Dzień dobry Państwu, kolejny event. No jak widzicie, prawdopodobnie ci co spostrzegawczy zauważyliście, że się trochę zmieniło tutaj. Jednak zrezygnowałem z green screena, bo on trochę niewyraźnie mi łapał, trochę za słabe światło mam, ale zdecydowałem się na taką kamerkę, która mi trochę rozmywa tło, przez co mnie widać wyraźniej, tak? I wydaje mi się, że całkiem dobrze to wygląda. W ogóle robiłem już test jakościowy, jeśli chodzi o stream i jest, no, porównywalnie lepiej do tego, co było wcześniej, także zapraszam dziś na 19:00, słuchajcie, Jarok na Twitchu, link macie w komentarzu. Bo będzie się działo, zrobimy sobie dziś pack opening i spytacie, jaki pack opening, przecież masz tylko 900 Minecraft końców, no, myślę, że będzie ich 1000 więcej do wieczora. Normalnie bym tego nie zrobił, no ale jest coś, co za chwilę zobaczycie, no, to jest warte tego, ale najpierw. Online information. I this week Minecraft highlights, to nas nie interesuje. O! Level up campaign. Co my tu mamy? A, że można tam expu seniorów dostać, rozumiem. Do tego zaraz przejdziemy. Login campaign jakiś tu był. Gdzie to jest? A, tu. O, właśnie. Thanks for playing a football PS21. Że tam mobile version PS jest teraz już 21. To informacja dla tych, co grają na telefonie. No i teraz będzie tak, że logując się od 22 do 28, co będziemy dostawać? Bo nie za bardzo rozumiem. Legend Exclusive Special Agent. Wow. Czyli dostajemy agenta, który gwarantuje nam legendę? What? No, to chyba nie będzie takie proste, co? Sprawdźmy. Coś mnie tu nie pasuje. Coś mnie tu nie pasuje. Tutaj mamy... O, to jest ten agent. Profile. 100% czarna piłka. Naprawdę? Tak po prostu? W sensie, powiem wam jedną rzecz, jest pewna logika, której nie do końca rozumiem. W sensie, super, legendy, nie? Ale co my, październik mamy? 22 października, tak? I teraz będziemy przez tydzień dostawać codziennie kolejne legendy. No, pomijając już, że tam jakieś duplikaty wpadną, prawda? Wcześniej, w PS-ie 20, musieliśmy czekać na jakieś w ogóle agenty z legendami, na jakichś agentów do wakacji, a teraz dostajemy ich po miesiącu od wyjścia gry i to jeszcze za darmo, codziennie. Czy tylko ja nie rozumiem czegoś? Czy tylko ja czegoś tu nie rozumiem? Ja nie mówię, czy to jest dobrze, czy to jest źle, ja po prostu tego nie rozumiem. Ja to jest dla mnie za bardzo, to jest już wychodzi z strefy, w których ja po prostu nie mam kompetencji, najwyraźniej. Nie wiem, ale taka jest prawda. Co nie zmienia faktu? Kurde, no ale nie, no jak nie zmienia faktu? Trochę zmienia fakt, ale dobra, to przejdźmy zaraz. No dobrze, no to logujcie się codziennie, bo warto, tak? Warto. Zaraz sobie omówimy drużynę tygodnia, no tutaj jest, tą paczkę sobie w sumie zaraz możemy, albo nie, pack opening będzie dzisiaj na streamie, cały, i tą legendę też na streamie otworzę, a co, wszystko będę otwierał. Dziś na streamie robimy pack opening z PS-a i robimy też otwieranie nagród z FIFA, więc będzie tego otwierania trochę, mam 2 godziny, więc godzinę podejrzewam na otwieranie i poświęcę, a później sobie pogramy jeszcze w PS-a. No, ale to są rzeczy, które wam chciałem pokazać. Wszedł nowy datapack dzisiaj, update twarzy, na pewno update gameplayu, bo wiadomo jak to Konami robi, więc uważajcie, że tak powiem. Update składów, zapowiadany już jakiś czas, który miał już dawno się pojawić swoją drogą. Chociaż ja nie wiem, te składy były tak stopniowo update'owane, też mam wrażenie, więc trudno powiedzieć. No, ale mamy po raz pierwszy coś, co się nazywa Iconic Moment Ronaldinho. No dla niego jestem w stanie po prostu zrobić pack opening. No to jest... No... Trudno wam będzie o lepszego AMF-a niż ten koleś. No to jest masakra. To jest po prostu absolutna masakra. Jeszcze on będzie ciągle na formie B. Jeszcze z koszulkami Barcelony ma 97 na starcie. To jest po prostu jakaś... No ja nie wiem jak to opisać.
No i właśnie. I dla niego będę chciał. Ale Puyol, w tym roku Puyol, już go mamy, już go nie potrzebuję, ale w tym roku Puyol jest rewelacyjny. Polecam. Jak go traficie, koleś, no jeden z najlepszych obrońców CBK-ów, jaki mam. Gram nim na CBK-u właśnie, a nie gdzieś tam na boku. No rewelacja, rewelacja. Koleś naprawdę bardzo dobry. To jest taki trochę mniejszy i zwinniejszy nieco Ramos, jeśli chodzi o wpierniczanie się w zawodników. Rewelacja, polecam. Deco i Koning Moments, to też jest ciekawa sprawa. Ja mam tego Deco słabszego. Całkiem nieźle się nim gra, a ten będzie miał zboostowane staty. Może to całkiem nieźle skoczy na level bardzo dobrze. Tak podejrzewam. Więc no, te legendy są dobre. Oprócz tego mamy też Tegena, Busquetsa, no rewelacja. Pique. Pique nie jest gruby. Co ty tam o nim? Ostatnio ktoś mi tak w komentarzach pisał, ja mam takie naprawdę. Ja się nie wierzę po prostu. W grze jest gruby, okej? Okay? Ile on tutaj ma? 85, no dobra, no może nie jest Harry Maguire, ale wygląda na grubego w grze. No, i koniec dyskusji. De Jong, Pjanic, no, czyli cała Barcelona. Czyli ile mamy tych czarnych? Raz, dwa, trzy, cztery. Znaczy, czekaj, co? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, na. A, czyli mamy... i Messi, 15. Na 15 piłek mamy 3 iconic moment. Znaczy mamy jednego Ronaldinho, czyli jest jedna... Okej, okay. No tak, łatwo wyliczyć, że jest jedna 15 szansa, jak już trafimy czarną piłkę. Uuu, patrzcie, kogo tu można trafić jeszcze. Polecam. Zaraz sobie przejdziemy do jego statystyk, bo aż sobie przypomniałem, że o, popatrzcie, kolejny pan, którego można tu trafić. Neres, Rodrigo, Vinicius, panie kochany. Kamara, De Jong, Troll. Ten koleś jest całkiem ciekawy, tak swoją drogą. No, jest legenda też. Kurczę blade, no to jest całkiem niezła paczka. Szkoda tylko, że za końcy, no standardowo, nie? Ale to z tymi legendami to mnie totalnie teraz zbili z tropu, powiem wam, że to jest coś, czego się po prostu w żaden sposób nie spodziewałem. O co z tym chodzi, nie mam zielonego pojęcia. No nie wiem, nie kumam tego. Czemu nagle nam dają legendy teraz codziennie? Na start nam dali 5 legend, teraz nam dają znowu kolejne 7. Nie zrozumiesz tego. Aha, dobra, jeszcze są zawodnicy drużyny tygodnia, no i jest tam pewien dziad, którego nie znoszę, no właśnie. Dopiero co on był w tym PSG rąbanym, a teraz dali jeszcze jego lepszą wersję. 33 level do góry, on już ma 95 overalla. Znowu będę musiał się użerać z tym dziadostwem, jak mnie Szymon trafi gdzieś tam. No masakra, jak ja tego dziada nie lubię, no to jest... W sensie nie mam nic do niego na żywo, podoba mi się, jak on gra na żywo, jak najbardziej. Ale w grze go zrobili takiego przecyborga, że zatrzymać go, słuchajcie. Skacze do główki Deliktem, on wygrywa główkę. Skacze do główki Puyolem, on Mbappe wygrywa główkę. W sensie za każdym razem Mbappe. Skacze Van Dijkiem, Mbappe wygrywa główkę. Staram się go dogonić, no to ani Van Dijkiem, ani Deliktem go nie dogonię. Puyolem gdzieś go tam popchnę, to on się przewróci, wstanie i pobiegnie dalej jeszcze z tą piłką. No masakra, ten koleś to jest jakaś tragedia. Z pół obrotu zagrywa dokładne piłki, z pół obrotu strzela jak porąbany. Finish 91. Ja nie wiem, ja wiem, że w statystykach to może tak nie wygląda, nie? Że on jest takim dzikiem, ale na boisku to jest jakieś, to jest masakra. Tego się nie da opisać po prostu tymi statystykami. Kto miał Mbappe, kto grał przeciwko Mbappe w MyClubie, ten wie. No i przykro mi jest, że znowu go dają trafienia, bo ludzie będą go mieli po prostu w zespole. Oblak. Oblak to jest jeden z lepszych bramkarzy. Po prostu, najzwyczajniej w świecie, dołożyć mu niskie wybicie i macie super, super bramkarza. Ibra, jako iconic moment, dalej uważam, że jest trochę kurde za wolny, no sorry, no ale bez jaj. W sensie, ale balans już mu skoczył na 77, no może i by coś z tego było. No może jako target man, jak już ma trochę ten balans podwyższony, ma trochę podwyższony tą akcelerację i speed, delikatnie co prawda, ale mimo wszystko. Może coś by tam do Dziuby nawiązał, ale uważam dalej, że Dziuba go niszczy. W grze oczywiście, no na żywo wiadomo. Miller, koleś od wszystkiego, opłaca się mieć takich na ławce. Jak macie takiego Millera na ławce, w formie, to wypadnie wam ktoś z pomocy, wrzucacie Millera. Wypadnie wam ktokolwiek z ataku, wrzucacie Millera. Po prostu i to jest fajne w tym zawodniku.
Ale też trzeba lubić nim grać. No ja lubię, nie każdemu podejdzie, bardzo dobrze się ustawia na boisku, ale to nie jest, no to nie jest Mbappe, tak? To nie jest zupełnie inny profil gracza. Dani Parejo, on jest wolny. No właśnie. I to już jest lipa. Jak macie takiego Iniestę na przykład, albo kogoś, jeszcze teraz te legendy za darmo dają, ja po prostu nie mogę, nie ogarniam tego, nie? Ale jeszcze te legendy mamy za darmo, to tacy zawodnicy to w ogóle jakoś nie robią szału. Mamy Mkhitaryana, który ma bardzo właśnie dobre, znaczy bardzo dobre, no ma ewidentnie skille pod AMF-a, ewidentnie. Ma przyspieszenie, ma podania, jak się nazywa, podania krótkie, długie też nawet nieźle, ma kicking power, ma dribbling, no ewidentnie pod AMF-a, no jak go traficie, to można śmiało. O, ten pan. Nie wiedziałem, że on w tej paczce jest. No, to jest dobry traf również, polecam bardzo. Też bardzo, bardzo trudno mu zabrać piłkę. Świetne podania, świetne strzały, człowiek tak naprawdę od wszystkiego. Tak, wymaksować i macie świetnego napastnika, to wam mówię Dazut. O, to może być ciekawe. No właśnie, bo on jest dosyć szybki ten koleś, ale ma tylko 1,78 m, bierzcie to pod uwagę, ale jest destroyerem z tempem 84 na starcie i z fizykal... Wow, no to może być całkiem fajny zawodnik, mimo że jest niski, ale forma 4x8, więc tak do przodu, w sensie na później może być trudno. A Mavi, ja go mam w wersji srebrnej i ta wersja srebrna była o dziwo po prostu bardzo dobra, więc mogę powiedzieć tylko, że jest szansa na to, że ten future też będzie bardzo dobry, po prostu. W grze działał super, więc totalne zaskoczenie, bo gdzieś na początku nim tam grałem. Więc jak go traficie, może warto przetestować. Goldson, no to są ci rędziersi, to czy tu jakieś, to jest Sampdoria, tak? To, żebym tu nie pomylił teraz, tak, Sampdoria. No tak, może tam na jakieś 3-4 gwiazdki. Ale to też jest dobra paczka, no jest ten Mbappe, jest Depay, jest Oblak. No, oni w głównej mierze, jakbym miał tak wam powiedzieć. Może w ten sposób na to spójrzmy. Dobra. No Mbappe 10 na 10 to... Mbappe to jest 11 na 10 w tej grze, to jest w ogóle... Oblak 10 na 10, Depay również 10 na 10. Ibra jakieś... Dla mnie po statystykach to jest jakieś 7 na 10 max. Miller to jest dla mnie jakieś 8,5 na 10, 9 na 10, coś ten deseń. Uwielbiam nim grać. Dani Parejo, no dla mnie to jest jakieś 7 na 10 max również. Mkhitaryan może i 8 na 10. Diene może i 9 na 10 nawet po tych jego statystykach. A Mavis 8 na 10, a tych to już są, to na 5 gwiazdek to jest jakieś 5 na 10 max. To w ogóle, no raczej nie. Okej. Zbili mnie całkiem z tropu, powiem wam, z tymi legendami, to jest dla mnie totalne zaskoczenie, bo widziałem trailer do Tapaka i wiedziałem, czego się mniej więcej spodziewać, ale tego, że będziemy dostawać legendy codziennie za darmo, to no, to tego się nie spodziewałem. Tutaj mamy tych trainerów. No dobrze, to ja z kompem sobie mecze odpuszczę, a co mamy tu? Okej. Okay. Position. A tu? Skill. Dobra, a to co będzie w pierwszym? Też skill. No to tych skill trainerów polecam sobie zrobić. To może sam nawet. Skorzystam chętnie z tego. No słuchajcie, no to będzie co otwierać dzisiaj. Będzie co otwierać, zapraszam. Chyba zaczniemy sobie... Zastanowię się od czego. Zrobimy chyba tak. Odrobimy sobie pak Open XPS-a. Pogramy w PS-a i na ostatnie 20 minut sobie skoczymy na FIFA i zrobimy pack opening z FIFA z nagród z Food Champions. No, więc zapraszam, 19, Jarok, Twitch, link w komentarzu. Piszcie co trafiliście, wpadł Ronaldinho, nie wpadł, co trafiliście z legend. Zobaczymy, jak wam się poszczęściło, trzymajcie się, hej hej. Serious?